Siemanko, ja jestem Lucek, to jest GTA 4, zapraszam was na kolejny odcinek z Niko Belikiem. Grosz do grosza, zaczynamy kolejną misję. Moi drodzy, jeśli podobają wam się odcinki z GTA 4, pamiętajcie, żeby zostawiać dużo łapek w górę. Wtedy zrobimy sobie jeszcze odcineczki z następnych DLC. Boy! I pray after the amount of practice you've had, you'd know the difference. Sure, I know the difference. One leaves you feeling sad and empty and alone, and the other's casual sex. And I'm quite sure you and Mr. Niko here will have fun in your play date. Hmm. Coming, Ma! You boys play nice now. For sure! What? Okay! Oh, we're gonna play real nice. They're clean as a fucking whistle. One previous owner. Yeah. Safely driven, ready for okay. We got an opportunity, my boy. Yep, fortune favors the brave. Gotta make hay while the sun shines. A ci na pewno zginą, bo mają so jakieś paskudne mordy. Where's you out? Down for what? Down for robbing a thief. Robin Hood. Exactly, Robin fucking Hood. Who are you going to rob? The fucking mafia, boy. Yeah. What? Is the money good? What's the risk? Well, the risk is we all die a very slow and painful death. And the money is good, very good indeed. So you in, big guy? Or we're gonna have to kill you. Well, since you put it that way, I mean. Yeah, let's do this. No fajnie go postawili pod ścianą troszeczkę. Jeśli postawicie to w takim świetle, no to wchodzę. Ja tu przejechałem moim Bentley, ale niestety musimy wziąć jakiś inny samochód. Kurde, no to jest fajne, fajne auto, musimy... O, ten jest taki gangsterski. I jeszcze pick-up, no to bierzemy gnoja. Wsiadajcie, patałachy, jedziemy na akcję. Zabierz Patryka i resztę. Kurde, no moje Bentley. No i fajnie, jak to on wsiada. Walimy kapora. Powinni jeszcze na pakę wsiąść, nie? To już w ogóle by było. W końcu mamy akcję z pakiem, nie? Gdzie jest jego nick? Kurde, te suwy tutaj to już w ogóle jak łodzie podwodne tak skręcają. Dajcie spokój. No dobra. Jedziemy teraz na jakąś grubszą akcję. Będziemy walczyć z mafią. Musimy zniszczyć wszystkich, ale no nie mamy jakby... Więcej informacji, co to za mafia, co i jak, tylko wchodzimy do gościa do domu, on pokazuje nam spluwy, jest innych gości, dwóch innych gości, którzy wiem, że na pewno zginą w tej misji, bo postaci są słabo wykonane, więc no, misja kolejna, jedź, zabij, posprzątaj i tyle, ale coś czuję, że to stanie się tu coś złego, poza tym, że tych dwóch gości zginie, to... Będzie jeszcze jakieś inne podłoże z tą mafią, podejrzewam. Co mi tu zajeżdża drogę, dziad jeden, no. Patrzcie, jak oni jeżdżą po tym Nowym Jorku. Ja... Ach. Ty, bo my mamy być na tej... wyspie... No co oni robią? Jezu, widzieliście to? O kurde, jakbym grał w GTA 5. W GTA 5 mam wrażenie, że każdy samochód, zwłaszcza jak robię jakąś ważną misję, dostarczam, powiedzmy, jakieś auto skradzione czy coś takiego, to każdy samochód próbuje w ciebie wjechać. Mam takie wrażenie zawsze. I tutaj widzę, że w GTA 4 też Rockstar tak zrobił te pojazdy, żeby one zawsze próbowały zajechać ci drogę. Ech. No dobrze. Frankie becomes an altar boy. He swears to this day that he wanted to serve the Lord. What? Jerry knows the truth, though. He only put on that cassock so he could pocket the change in the collection plate. Fact, that's Francis down to a fucking T. I don't even know if he realizes what a crook he is. That sounds like the Francis McCreary I met. I bet. Model community leader, my ass. You're just worried he'll start clamping down on you. Ain't you, Paggy? I'd like to see him try it. Not gonna happen with the things Jerry knows. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że ten gościu, którego tutaj próbujemy ogarnąć, był całkiem niezły. Dobra, ale coś tu...
Pamiętam, że coś z tą misją było nie tak. No dobrze, chodźmy. Aha, fajnie, musiałem się tu samochodem zaparkować. Nie wiedziałem, że tu jest parking, bo jest, mówię, tak zajebiście ciemno w tym GTA. Chodźcie tu, głąby. Nie potrafię tu przyjść teraz. No dobra, nie są jednak tak głupi, jak myślałem. Musimy pójść do tego checkpointa, no. W biurze głównym budynku. A, okej. Okay. Aha, czyli musimy trzymać się blisko nich. A już widzę pierwszego chyba przeciwnika, więc... Nie wiem, czy mamy to załatwić po cichu, czy... Okej. Okay. Dobra, ciśniemy dalej. Idzie piękniusio, tu coś wybuchowego. Ups. Mogłem tak od razu, tu bym załatwiał ich wszystkich. Dobra, ciśniemy. No, tutaj coś widziałem, jakąś główkę. Dobra, biegniemy dalej. Musimy wejść gdzieś na górę. Tu jest chyba jakieś wejście takie fajne. Ale chyba na samą górę to my nie wejdziemy niestety. Nie wiem, czy tam się trzeba dostać górą. Kurde, nic nie widzę! Jest najgorzej. No co to? A, to mój ziomek jest. No dobra. A to? To nie jest mój ziomek. Co? Gdzie on się ukrył? Dobra, panowie, teraz gdzie mamy wejść? Tutaj jest paki. On się chyba lubi wspinać, jest taki parkurowiec z tego, co widzę. O! Niko! Jak ty to zrobiłeś? I co dalej? Co, jaki macie plan? Bo rozumiem, chyba mamy się dostać jakoś na dach, tak? Nie wiem, czy... Nie no, tutaj będzie raczej za wysoko, ale spróbujmy, żeby tutaj wejść. Nie doskoczymy tam raczej. Może Niko jakoś da radę. O kurde, ty! On robi lepszego parkoura niż w GTA 5. Te wszystkie postaci. No i co, dotarłem gdzieś tutaj. Teraz... Nie wiem, czy tutaj mam... Patrzcie, jak dziwnie... Jezus Maria. Musimy się dostać jakoś do tego budynku. Podejrzewam, że gdzieś drzwi są na dole, a ja wchodzę po dachu. Tam chyba jest wejście czy coś. O ty. Przewrócił się. Okej, tu są jakieś drzwi. Jak wyskoczył. Nie, tu nie możemy wejść. Obszedłem już ten budynek dookoła. Mam nadzieję, że w końcu znajdę jakieś wejście. Tu są jakieś drzwi garażowe. Już się Belik zmęczył. Ty kurde. Ej, no nic tu nie ma. Muszę chyba podejść do tego Pakiego, żeby z nim porozmawiać i coś dalej ogarnąć. Na to wygląda. Co jest? O, tu jest apteczka. No dobra, zobaczmy. Tu jest chyba wejście. O, świetnie! Trzeba było tak od razu. Oh man. A ja mogę zajść sobie od tyłu jakoś, no. Strasznie lubię swobodę w grach. A tutaj niestety. Tak, nie ma to jak chować się za paleciakiem. Ja cię nie mogę. O, ten następny, kurde, mądry. O. Jakby strzelił z tego shota, to mogłoby być po mnie. Na górze coś jeszcze chyba strzela. Nie, to już wszystko. No dobra. Musimy wejść prawdopodobnie na górę do tego biura. Ja wiem, jak tam możemy wejść szybciej trochę. Czekaj. Musimy to tak nacelować, żeby było perfekcyjnie, więc... Hop. Ups! Dobra, jeszcze raz. Chyba tak się uda. O, uwaga! Udało się? Nie wiem, wrzucę jeszcze jednego dla pewności. O, jeszcze tak z jednego. Dobra, teraz można iść. Chyba już wszystko w porządku. Także chodźmy na górę, zobaczyć, o co tam chodzi. Musimy coś prawdopodobnie zabrać, no jak to pewnie ten. Tak to by pewnie bywa, jak musimy coś okraść. O, jest to... Na środku pomieszczenia jest po prostu torba. Okay, kids,
Nie musimy żadnego sejfu otwierać, nic. Zapakowali już dla nas wszystko. A, to jest mój ziomek, okej. Okay. Dobra, musimy się spotkać z drugiej strony z Patrykiem. Gdzie jest Patryk? Tu chyba jest... Okej, okay. Dzięki, że mi ktoś otworzył. Okej, okay, tutaj gdzieś łódka ma być, tak? W okolicy sortowni śmieci, okej. Okay. Co mam zrobić? Co on robi? Nic nie widzę. A, okej, okay, dobra. No fajnie, tylko że ja mam ten. Tylko że ja mam torbę. Ech. Dobra. Powinienem wolniej dopłynąć. Gdzie jest Paki? Jak wsiada. Dobra, jest Paki. I will try. Dobra, siadaj Paki, lecimy. Znaczy płyniemy. Dobra, możemy sterować. Z tego co widzę, w GTA 5 jest na przykład tak, że jak wyskakujemy sobie łodzią, czy jakimkolwiek pojazdem jesteśmy w powietrzu, to możemy nim jeszcze obracać na różne strony, możemy na przykład motocyklem tam różne stanty robić, ale też zwykłym samochodem, nawet ciężarówką. Możemy te pojazdy obracać w powietrzu jak chcemy. Tutaj w GTA 4 tak nie ma. Jeśli wywrócisz się autem na dach, to możesz albo skręcać kołami w lewo i w prawo i modlić się, żeby się odwrócił, ale jak już się tak całkiem odwrócisz na dach i staniesz jakby, no to wtedy koniec, nie masz już auta. Okej. Okay. O, twoja działka. Nie wydaj tego we włoskich restauracjach. O kurde. No dobra. Dostaliśmy ile dokładnie? Nie wiem, bo mówili, że to jakoś fajną... 8 tysięcy i to jest według nich dużo? To jest według nich dużo. Za taką nieocenioną pomoc Niko Bellika? Kurde. Nie ceni się ten Niko Bellik, trzeba przyznać, co? Za taką kasę to powinienem jechać tym skuterkiem i oszczędzać na paliwie. Cholera. No nic, dobrze, wykonaliśmy sobie misję. Zaraz powinienem dostać telefon w sprawie nowej misji. Ale zajedźmy sobie do Emunation, zobaczmy jakie nowe bronie mi się odblokowały. Chociaż tak naprawdę kupowanie broni to nie jest jakoś specjalnie w GTA potrzebne, bo do każdej misji dostajemy sobie nową broń, nie? Dobra, zobaczmy co tu mamy. Myślę, gorący klas, co pójdzie ci. O, dobra, to nieważne. Jedźmy po prostu do Emunation, zobaczmy. Przy okazji, skoro tu jesteśmy, możemy standardowo odwiedzić huśtawkę. Ostatnio na... O, śmieciarka na huśtawce. Co to by było? Odkryliśmy ostatnio na live, jak grałem w GTA 4, że jeśli ustawimy się samochodem bokiem do huśtawki, to można wylecieć w kosmos i jednocześnie przeżyć to. To jest bardzo ciekawe. No ale... Powiem szczerze, już tyle razy byłem na tej huśtawce, że mi się po prostu znudziła. Musimy czekać teraz na telefon od kogoś, żeby robić dalsze misje. Ja bym sobie pojechał do Emanation i zobaczył, czy mamy jakieś nowe bronie. Granaty są, więc jak spotkamy hajs na kółkach, będzie trzeba koniecznie zniszczyć ten pojazd i odebrać mu całe hajsy. Tam chyba z 1000 dolców jest, także to jest nawet taka całkiem przyjazna misja, no nie? Dobra. Za te 1000 hajsów. A to tylko jeden granat, który... Właśnie ile granat kosztuje? 250? Jeden? Nie pamiętam. Nie, to w GTA 5 tyle kosztuje. Dobra, jest Paki. Co ten Paki chce od nas? Okej. Czyli Katie się spodobałem i powiedziała Pakiemu, żeby... Tak, tak. Model pokazowy wróci wkrótce. Super. Znaczy, nie super. Ale snajpy. Może być jakaś snajpa. Jest snajpa, ta? Chcesz mi powiedzieć, że mam już tą zaawansowaną snajpę? 8 koła kosztuje, bierzemy. 10... No musimy go dokupić trochę. Kupić amunicję. O! Już wszystko? No dobra, może być. Strzelba... 51 tysięcy mam, więc mogę poszaleć odrobinkę.
Kamizelka. A, możemy kupić. Granaty po ile są? Serio? To czekajcie, to ile w takim razie było w tym zielonym samochodzie? 1000 czy 10 000 w końcu? No bo jak mamy jeden granat, to trzeba te granaty zbierać w tych. A wyrzutnia? Dobra, kupimy sobie trochę granatów. Mamy dużo kasy. Drogie są te granaty, no. Nie powinny być takie drogie. Uzbrojmy się jakoś tu konkretnie na kolejne misje, bo coś czuję, że uzbrojenie będzie nam potrzebne. Tu mamy Digla. Zobaczmy, czy jest dostępny. Ach, niestety nie. Tutaj mamy Uzi. Możemy sobie kupić amunicji trochę, ok? No i tyle. W zasadzie jesteśmy dozbrojeni. Chciałbym mieć... Twoich irlandzkich, ok? Okej. Dobra. No i mamy kolejny, to jest Rai. On tam miał jakieś ciekawe misje. Zobaczmy, gdzie on dokładnie jest. A, tutaj. Dobra, ale mamy niedaleko misję u Pakiego, więc sobie ją zróbmy. Ciekawe, co on tam od nas chce. No, misje u Pakiego zawsze były jakieś hardkorowe, więc trzeba dużo strzelać i... No, ponieważ się dozbroiliśmy, głupio by było tych wszystkich broni sobie nie przetestować, zgadza się? Dlatego jedźmy do niego i zróbmy jakiś rozpierdziel. No i jak będziemy w tamtym... O, ty, bo policja. Uwaga, 3, 2, 1, o, nawet szybciej. Tutaj w GTA 4 wiecie, jak się gubi policję. Wystarczy, że wyjdziesz z okręgu na kilka sekund i już dają ci spokój. Także to jest bardzo w porządku. Na mapce widziałem, że wyskoczyła jakaś losowa postać. Możemy wtedy... Nieznajomi i dziwacy to są tego typu misje. Ej, znowu idzie policja w tym samym miejscu. Ostatnio też tak parkowałem i w tym samym miejscu się pojawi. Ja nie wiem. No coś tutaj jest pod obserwacją, ten Paki. Nie podoba mi się to. Będziemy musieli zajechać po jakieś zdrowie, bo pancerz widocznie mnie nie osłoni, jak będziemy się tak ciągle rozbijać. No dobra, jesteśmy. Co to za misja tym razem? There he is, Nico Bellic. Nico, these are my two brothers. Well, two of my brothers, the two that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes, yes, it's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him when he was a coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister? That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good man, Jerry. Was I talking to you, inbred halfwit? I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother, Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. What the fuck? Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Huh? Nothing personal, but don't fuck with my family. Oh. I will fuck with yours. Buzi. No dobra. Czyli stopa koleżeńska niby, ale jednak twardo jest, no nie? Tak się wydaje. No dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Kto będzie lepszy w walce? Jak myślicie? Nico Bellic. Okej. Okay. Mamy odpowiednią furę do akcji. Niko, robisz za kierowcę. Czemu zawsze w GTA musimy prowadzić samochody? Ja nie mogę. No w sumie po to jest to GTA, tak? Ale chociaż raz na misji mógłby to zrobić za nas, bo... Chyba Rockstar poszedł trochę na łatwiznę w tych wszystkich jego grach, bo...
No bo co, no bo... Mało jest takich misji, gdzie, wiecie, boty są zaprogramowane, żeby prowadzić samochody. A jeśli już by to robiły, no to misje by się pewnie bardzo bugowały, jeśli nie byłoby to takie super oskryptowane, no nie? Cały czas musimy jechać... Wyśniacka nazywa C4, którą ktoś wymyślił tutaj... Jakieś C4 tutaj, no to jakaś bomba samoróbka. No, to już się robi ciekawiej. Nie wiem, czy, nie pamiętam, żeby tu były jakieś bomby dodatkowe w GTA 4. Ale jeśli jest coś mocniejsze od granatów, to chyba tylko ten granat, ta wyrzutnia niby rakiet. Jakie to zawieszenie jest genialne. Gdyby jeszcze te samochody w miarę skręcały, to by było spoko, ale sposób, w jaki one bujają się na tych wybojach i jak pokonują mnie, to jest genialne, no absolutnie majstersztyk. Tylko gówniano się nim jeździ chyba właśnie przez to. No tak samochody raczej w rzeczywistości się nie zachowują. Nie mają aż tak super miękkiego zawieszenia, zdaje się. I zdecydowanie nie powinny się chyba tak bujać, ale jest to śmieszne, no jest to zabawne. Dobra, musimy tutaj jakoś tak się... środeczkiem. Jest tu dosyć ciasno, nawet dla motocykla, ale co to dla Nikobelika? On się przyciśnie wszędzie. Podpaliłem jakieś auto, super! Ciekawe jakim sposobem, no nieważne. Dobra. W ogóle rozwalamy się między samochodami, to jakaś spokojna muzyczka, jakby nigdy nic. Oni też mają to gdzieś. Naćpali się, więc czas obrabować bank. A, to jest misja z bankiem. To jest ciekawy fragment, bo właśnie, zwróćcie uwagę na tą akcję, bo tutaj, jak będziemy zaczynać karierę w The Ballad of Gay Tony, to właśnie będzie tam... Jak on się nazywał? No, ta postać, którą będziemy sterować. To właśnie będzie tutaj. I trzeba zwrócić uwagę, że rzeczywiście ona tutaj będzie. Jestem ciekawy. Czy będziemy ją gdzieś widzieć? Będzie leżeć na ziemi w każdym razie, nie? O, to jest... To jest on! To jest Louis, tak? To jest Louis. Chyba tak, to jest Louis, no? To jest Louis, dokładnie tak. O, leży teraz na ziemi, he? I on będzie chciał zagadywać do gościa koło niego. O, jest Louis znowu. No dokładnie. Such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. Czyli tutaj też jest zawarty ten element, jak oni między sobą rozmawiają. Ja myślałem, że tylko... A, nie będziemy musieli. PE4. We're your friends. Me and my brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them up today. Fuck these people. Fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the circle. Fuck you. Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck. Oh. Shit, Michael! Save fucking Michael! Fucking shit! Get the money! Me and my brother watch the kids. No dobra, idziemy zabierać chyba kasę z tego co kojarzę. Ludzie będą sami się pilnować, znaczy dadzą radę upilnować ich chyba. No i teraz musimy zabrać z sejfu jakoś kasiorę, chyba tutaj trzeba iść. Tak, musimy zejść na dół. Już kończymy, spokojnie ludzie! Aj, napady na banki. Okej. Okay. A, nie trzeba nic klikać, bo w GTA 5 to wiecie, na napadach
Trzeba klikać, żeby zabrać forsę. No i każdy bierze po plecaku. I gitara gra. Teraz pamiętam, że musieliśmy jakoś tutaj przez ulicę uciekać, no nie? Dobra, rozmowa kwalifikacyjna. No teraz nie mam czasu na rozmowę kwalifikacyjną, bo mam aktualnie inną robotę. Okej. Okay. Właśnie, nie uzupełniłem sobie zdrowia. Shit. No ale wziąłem kamizelkę. Coś tak czułem, że będzie gruba robota teraz, ale nie spodziewałem się, że będzie ten napad. Jedna z takich poważniejszych misji w GTA. Okej, chyba wyjdziemy tylnym wyjściem, zdaje się. Z tego co kojarzę. Mam granaty, nie mam wyrzutni rakiet, niestety. No trudno. Dobrze, już. Wow! Coś tam wybucha. Wow! To chyba jak ktoś w nas strzela, to uciekają po pieniądze z tego, z plecaka. Trzeba trochę w samochody postrzelać. Tutaj trzeba było strzelać, żeby wybuchały. Zaraz tam. Chcemy wybuchów? Nie ma problemu. Łup! Ja go rzucił. A, nie rzucił jeszcze. Łup! Nice! Okej. Okay. Możemy iść dalej chyba. Mamy snajperkę, więc... O, mam tą fajną broń! Co kupiłem do niej amunicję. O, tutaj jeszcze się schowali. Dobra, czas na granaty. To nie ma co. Szkoda tracić czasu. I... Wow! A snajperkę wyciągnę, to ja nie to chciałem. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Przeładowanko. Dobra, nice, idziemy dalej. I BOOM! Po co on biegnie do tego samochodu, żeby umrzeć? Serio? A czekaj, bo oni idą główną ulicą, no spoko. Gdzie on tak szybko pobiegł, skubaniec? Ucieka z kasą! O, ta broń jest dobra. Co to? Jeszcze ktoś z góry strzela. Nice. Nieźle się rozstawili, co? Teraz mam inną robotę, znowu dostałem SMS-a, powiadomienie o robocie rozmowie kwalifikacyjnej. Teraz. Co oniś tak pokrył? Nieźle. Okej, okay, ciśniemy dalej. Śmigłowiec, o kurde. No tutaj nas raczej śmigłowiec nie złapie między tymi budynkami. Tak. To właśnie metro. No jak on strzela w ten sposób tymi miniganami, zresztą musi cały śmigłowiec się przechylić, no. O, zastrzelą go? Czemu stoi? A, to ja jestem, dobra. To Niko. Okej. Okay. Idziemy dalej. Jak, czemu oni się nie zastrzeli? Tak po prostu koło nich przebiegli, lel. Ech. Dobra. Za dużo policji, oczyść drogę. Luz. Ja już to oczyszczę. Jeden tu. Drugi tu. Trzeci tu gdzieś. No i zawsze to luźniej, nie? Dokładnie. Dobra, kupujemy bilecik. Minigun by się przydał.
Dużo tu tego jest. Poczki twardy. No tak, kamizelki i te sprawy. Też są nieźle uzbrojeni. Okej, okay, musimy czekać na... Nie, co tu było? Ja tu stoję, wynocha. Okej, okay, wsiadamy do metra i uciekamy chyba, nie? Nie, jednak się tu nie zatrzymuje, dobra. To zrobimy tak. Nie ma krycia się za przeszkodami. Kurde, oczywiście. Idealnie na... Co? Wybuch koło niego granat, on przeżył? No na bank. Okej, okay. Czyli będziemy musieli uważać na pociągi. Metropociągi. Gaz, 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 gaz. Okej. Okay. Czyli pociągi będą pewnie nam od tyłu. O, zresztą strzelają się z nimi jeszcze. Ile my kasy za to dostaniemy? Mam nadzieję, że więcej niż wydałem na amunicję i broń. O, o, co się dzieje? Wow! Okej! Okay. Teraz trzeba uważać na tyły też. Okej, okay, jest wyjście. Wyjście dla pracowników. No, nawet otwarte. No, no, no. Tu jest apteczka, więc weźmiemy. Ciekawe, czy by policja będzie nas się tu spodziewać. No, szkoda, że tutaj samochodów nie można kupować. On sobie sułtana kupił. Jakby można było go jeszcze przywoływać, na przykład dzwonić do mechanika czy coś, nie? Jak GTA 5. To by to GTA 4 było chyba takie ciekawsze nawet. Zaraz, zaraz, jak to było? No tu. No świetnie. No i czteroosobowy samochód. O! Co za przypadek! Jedziemy, kurde. Najlepszy czteroosobowy, jeden z najlepszych czteroosobowych samochodów w GTA. I tak sobie po prostu stał przy wyjściu. I... Teraz gonią nas tylko trzy gwiazdki, więc chyba powinno się udać zgubić pały. Musimy uciec do domku, ale po drodze wypadałoby odwiedzić też sprayownię. No dobra, pojedziemy naokoło. Ale zaraz, 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 zaraz. Zajmijmy na... Nie, no rzeczywiście to jest najlepsza traska chyba. No, to jest najlepsza traska. Gdzie jest radio? Na tej misji nie działa radio. Jest, działa, tylko jest bardzo cicho coś, wyciszone. I z taksówki się tutaj... Widzieliście taksówki? Blokada drogowa, policja, dwie taksówki się wrąbały. No kurde, złotówy jedne. Jezus Maria. Dobra, uciekamy. O, z naprzeciwka policja. I blokada kolejna. Uwaga. Elegancko. Tego nauczyłem się z Need for Speed'a Most Wanted 2005. O, tak. O ty, a co to takie twarde? Jezus. Czemu nie mogliśmy przez to tak... Jezu. Zaraz nam wybuchnie auto. Ty, bo się po... Wysiadka. Kurde, bo misja się spejluje. Zdupiamy stąd, kurde. Szybko, uciekajcie od tamtego wozu. Nie, uciekajcie stamtąd. Przeżyli? Dawaj tego Netstakera. Ja pierdziłem, ale... O, już myślałem, że się przerwała, czy coś. Gaz, 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 gaz. I tak stoją po prostu, no wsiadaj, gamoniu. Siadaj, żeż! Jezu, ty też. On tak po prostu stoi i nic. No spoko. Kurde, Terminator jeden. Gazu, głupki.
Fajnie, fajnie. No i co teraz? Nie wiem właśnie, czy powinniśmy dojechać do sprayowni, czy po prostu policja przestanie nas gonić, jak pojedziemy gdzieś dalej. Dobra, na razie uciekajmy stąd w ogóle. Jezu, ale czemu tak mnie zatrzymało? Nie mogłem staranować tej blokady drogowej? Jakoś tak zatrzymało mnie w jednym miejscu, to było dziwne. No dobra. Jednak policja nas tak łatwo chyba nie zgubi. Znaczy my policji tak łatwo nie zgubimy. Tutaj chyba nie ma niedaleko sprayowni. Przydałoby się zmienić auto, bo tutaj nie mamy już koła też. No, pojedźmy sobie tu na razie. Zobaczymy, czy się może uda uciec. Kurde, ciężko. O nie, nie, tutaj się uda uciec. Nie. Jedź, kurde, z tym przebitym kołem. Oh. Dobra, gubimy pałę. Dobra, 3, 2, 1. I piękniusio. I już każdy zapomniał o tym napadzie na bank. I już nikt się tym nie przejmuje w los, Liberty City, już wszystko jest w porządku. Nawet sobie możemy pożyczyć inny samochód, żeby dojechać do celu. I będzie fantastycznie. Tutaj mamy sobie, pyk, Cavalcade. Siadamy. Wyzywam ci, Cavalcade. Tylko, czy te głupki wsiądą tu w końcu? Czekaj, ten co się na nas tak rzucał, chyba właśnie umarł. Ten taki gościu, nie? Co tam, don't fuck with my family, coś tam. Dobra, okej. Okay. Mi się zawsze podobało w GTA 4 to takie śmieciowe miasto, czyli miasto śmieci. Tu wszędzie są jakieś śmieci, kurde. I podobało mi się to właśnie szczegóły, chociaż w GTA 5 oczywiście tych szczegółów jest więcej. To i tak, te takie... Ja bym chciał jeszcze, żeby była jakaś następna część w jakimś naprawdę dużym takim mieście. A takim najbardziej ikonicznym miastem Stanów Zjednoczonych jest chyba Nowy Jork, ale... Money was in the car as well. Remember that. We won't forget it, Nico. Here's your cut. I tell Jerry you did good. He might give you a call or something. Okej. Okay. Jerry do mnie zadzwoni. Zobaczymy. Czyli taka już kultowa misja GTA 4 wykonana. Pamiętam, że miałem... O, shit! 250 tysięcy dolców za napad na bank. Także fantastycznie. Robota za nami. No jeśli ktoś nas rozpozna, no to mamy przesrane i będziemy w pierdlu siedzieć do końca świata, ale na amunicję nam już nie zabraknie, przynajmniej na jakieś następne kilka misji. Coś mi wypadło. A, no właśnie, bo tu chodzi o to, co to było. Samochód właśnie gdzieś tam się pojawił, wyskoczył do wody. Podczas gdy mieliśmy napad na bank, była rozmowa kwalifikacyjna. Mam nadzieję, że uda się ją jakoś przełożyć na późniejszy termin, no bo, że tak powiem, akurat miałem inną robotę. Moi drodzy, was zapraszam na kolejny odcinek z GTA 4. Trzymajcie się, na razie, pa pa.